Znajdujemy się właśnie na premierze filmu Niebezpieczni Dżentelmeni, gdzie rozmawiamy z reżyserem i scenarzystą filmu Maćkiem Kawalskim o jego najnowszym dziele. Dobra, cześć, witam cię serdecznie. So, mam do ciebie pytanie, o czym opowiada twój film? Ojej, to jest chyba najtrudniejsze pytanie. W takim największym skrócie skrótów skrótów, to jest to film o tym, jak Tadeusz Żeleński stał się bojem. Czyli stał się bojem Żeleńskim. To jest jakaś taka, myślę, meta-odpowiedź. A jeśli chodzi o taką bardziej logline'ową rzeczywistość, no to mamy Tadeusza Boja Żeleńskiego, Witkacego, Bronisława Malinowskiego i Józefa Konrada, którzy ciężko imprezują w Zakopanem, po czym budzą się rano i mają martwego jegomościa na kanapie. I nie wiedzą, skąd ten człowiek się tam wziął, dlaczego nie żyje, dlaczego jest u nich i co mają z nim zrobić. Więc jak logline wskazuje, jest to awanturnicza, czarna komedia. Właśnie, słuchaj, jest to czarna komedia, a w Polsce na ogół się tworzy komedie romantyczne, bo one się tak kojarzą z dużą frekwencją. I powiedz, nie bałeś się właśnie podjąć takiego gatunku, który w Polsce jest już trochę nieobecny od jakiegoś czasu? No bo ostatnio takie filmy, na przykład jak Killer, to była taka komedia kryminalna. Co o tym sądzisz? Wiesz, ja podchodzę do kina bardziej z takiej perspektywy jakiegoś tam serca, czyli to, gdzie mnie porwało. Chciałem zrobić film, który samemu chciałbym zobaczyć w kinie, a nie myślałem takimi kategoriami kalkulacji zimnej, jaką powinien się kierować mądry producent, czyli czy to się sprzeda, ile będzie widzów, jaki będzie stopas zwrotu. No, przyznaję, że układając ten pomysł, nie to było w mojej głowie. Rzecz jasna liczę na to, że trafimy do widzów i to do szerokiej publiczności, ale jednak jak ten film powstał z jakiejś miłości do kina, a nie z zimnej kalkulacji. Bo ty nie dość, że jesteś reżyserem tego filmu, to jeszcze napisałeś do niego scenariusz, prawda? Tak, tak, zgadza się. I właśnie, bo zastanawiamy taka rzecz, ponieważ z wielu filmów komedii, czy to na przykład Pitbulla, czy Killera, czy Chłopaki nie płaczą, to w internecie powstają różne kompilacje takich najlepszych scen. I tak chciałbym się dowiedzieć, twoim zdaniem, z twojego filmu też będzie można zrobić taką kompilację jakichś śmiesznych, zabawnych momentów, które po prostu będą miały setki tysięcy wyświetleń na YouTubie? No to już jest pytanie do tych ludzi, którzy te kompilacje robią, ale byłem przy kilku pokazach z publicznością. Film cieszył się bardzo dobrym odbiorem na Warszawskim Festiwalu Filmowym, więc patrząc chociażby po tym, no to jednak sporo wybuchów śmiechu było, więc liczę, że gdyby każdy z nich wyciąć, to jednak nawet i na taką kompilację starczy materiału. A myślę, że to się takie pytanie, a czy myślisz, że Polacy są gotowi na taki rodzaj kina? Bo jak właśnie wspomniałeś, postacie historyczne w nim występują, a na ogół jak się kojarzy postacie historyczne, to jest jakiś poważny film, dramat, czy to na przykład o Piłsudskim albo o kimś innym, a ty to właśnie ująłeś w bardziej ujęciu komediowym. Myślisz właśnie, że Polacy są gotowi na takie kino? No ja myślę, że w Polaków trzeba wierzyć i że oni są gotowi na dużo więcej, niż im się wydaje, że są gotowi, więc najwyższy czas takie postaci odbrązowić, bo wystarczy zagrzebać się w ich listy, w ich wspomnienia, w ich biografie, w ich pamiętniki, żeby zobaczyć, że to byli niesamowicie barwni, ciekawi ludzie i że ten czas był niesamowicie barwny, ciekawy. Myślę, że Zakopane w latach 20. to była jakaś taka eksplozja twórczości na skalę międzynarodową, a nie tylko na skalę polską, więc ja miałem ogromną przyjemność wskoczyć do tego świata, ekipa współtwórców również, no a teraz zapraszamy do tego widzów, no i myślę, że będzie tam sporo dobrej zabawy, jak również przywrócenia do popkultury postaci wielkich naszych artystów, których warto przywrócić, o których warto pamiętać.